Czy testy jednostkowe to są testy klas i metod? No jeśli tak uważasz, to zapewne nadużywasz zaślepiania i izolujesz swoje testy od absolutnie wszystkiego. W ten sposób główne, co testujesz, to biblioteka Mockito albo jej podobna, a twoje testy, zamiast zwiększać odporność na regresję, zwiększają odporność na zmiany. Nazywam się Ola Kunysz i pomagam tworzyć oprogramowanie wyższej jakości. W tej serii pokazuję, jak radzić sobie z kiepskimi testami. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to polecam Ci zacząć od początku i zostawić suba, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Dzisiaj pokażę Ci, jak może wyglądać taka ekstremalna sytuacja, w której zaślepiamy wszystko i jak z tego wybrnąć. Gdzie moim zdaniem jest granica pomiędzy zaślepianiem a używaniem prawdziwych instancji klas. Dzisiaj zajmiemy się kolejnym potworkiem, który jest zaślepiony z każdej strony zupełnie niepotrzebnie. I dzisiaj będziemy pracować na takim serwisiku do wysyłania maili. Poniżej znajdziesz link do GitHuba, możesz sobie sklonować to repozytorium i możesz sobie na nim pracować. Możesz też zrefaktoryzować go po swojemu i podzielić się linkiem w komentarzu. Ta aplikacja naprawdę działa, to znaczy wysyła maile. Wszystko, co musisz zrobić, to dokonać zmian danych tutaj w Application Properties. Ale ja oczywiście zajmę się testami. Dlatego, że ten test wygląda bardzo podobnie jak wiele testów w naszych organizacjach, w naszych projektach. Jeśli zobaczysz sobie email sender, to on w konstruktorze dostaje zależności do 4 innych klas. I to, co się dzieje tutaj w teście, to my po prostu mokujemy wszystkie te zależności, nie zastanawiając się w ogóle po co i dlaczego, a potem staramy się tutaj odwzorować działanie tego, co te klasy robią i co tam się w nich dzieje, przez zaślepianie tego i tworzenie moków i stabów, które tak naprawdę nie wiadomo do czego służą. Bo jeśli wrócimy do tego email sendera, to, co się tutaj dzieje, to nasz loader zaciąga jakieś zależności, potem na podstawie jednej z tych zależności tworzymy wiadomość, która jest następnie walidowana. Jakiś nasz pomocnik, builder tworzy tę wiadomość już dla nas, po czym transporter już odpowiada za wysłanie tej wiadomości. No i jeśli chcemy, żeby to był dobry test jednostkowy, żeby nie testował klasy email sender, tylko testował logikę, która tutaj w tej klasie się znajduje, to nie ma takiej potrzeby, żeby mokować zarówno walidatora, jak i message buildera. Dlatego, że te testy, które tutaj są, one działają w takiej bańce. I wszystko, co się tutaj dzieje w tym ustawianiu tych naszych zaślepek, to będzie miało wpływ na wynik testu. Więc tak naprawdę ja odwzorowuję implementację tutaj w teście, a gdybym chciała na przykład przetestować walidację wiadomości albo budowanie samej wiadomości, to co zrobię? Napiszę oczywiście testy do walidatora i do buildera, najlepiej w osobnych klasach. I w momencie, kiedy będę chciała to wszystko zrefaktoryzować, to prawdopodobnie większość testów mi się posypie i nie będę już wiedzieć, czy kod nie działa, czy po prostu to jest kwestia zmian w kodzie. Więc jeśli miałabym się zdecydować na to tutaj, co jest warte zaślepienia, to byłby to ten loader. Chociaż też niekoniecznie, bo mogłabym mieć dane testowe przygotowane na przykład w jakimś innym pliku z propertiesami, i w tym momencie ten loader może mi zaciągać dane z tego pliku i ja nie muszę już go mokować. Natomiast jeśli dane testowe mieszkają tutaj w tej klasie testowej, tak jak jest obecnie, no to wolę sobie to zaślepić, żeby moja zaślepka po prostu zwracała mi moje takie dummy dane, które tutaj sobie stworzyłam. I drugą rzeczą, jaką chcę zaślepić tutaj w teście jednostkowym, jest transporter, dlatego że on odpowiada za wysłanie prawdziwego maila, a w teście jednostkowym ja nie chcę wysyłać prawdziwych maili. Nie chcę się łączyć z serwerem SMTP, nie chcę wysyłać tam żadnych danych.
to jeśli chcę to zrobić, to mogę to zrobić w testach integracyjnych czy testach end-to-end. Tutaj chcę tylko sprawdzić, że mój e-mail sender tak naprawdę buduje, przygotowuje wiadomość do wysłania, waliduje ją i ta wiadomość jest gotowa i ewentualnie mogę jeszcze na moku transportera sprawdzić, czy właściwa metoda została wywołana z właściwymi parametrami. I na tym polega izolacja, którą ja tutaj chcę. Nie na tym, że wszystkie klasy, które są przekazywane w konstruktorze, ja muszę tutaj odizolować i zaślepić po to, żeby moja klasa nie miała żadnego kontaktu z jakimś zewnętrznym światem. Tylko właśnie zastanawiam się, gdzie jest początek i gdzie jest koniec i co ewentualnie mogę tutaj zaślepić. Więc tak jak mówiłam, mogę tutaj użyć prawdziwego loadera, który po prostu będzie mi pobierał jakieś dane testowe. I jedyną zaślepką, jaką chcę w tym kodzie stworzyć, to jest zaślepka transportera. Usunę więc anotację mock zarówno z buildera, jak i z walidatora. Mogę to sobie przenieść jedno pod drugim. I w metodzie przygotowującej ja sobie tutaj stworzę instancję tej klasy. Jak widzisz, ten pierwszy test jest tak naprawdę do wyrzucenia, dlatego że on tutaj operuje na czymś, co jeszcze do niedawna było zaślepkami. Próbuje wysłać tego maila, ale jedyne co robi, to jest weryfikowanie, czy na tych zaślepkach zostały wywołane jakieś metody. I ogólnie flow będzie bardzo podobny, dlatego że będziemy coś zaślepiać, wywoływać metodę send email, po czym będziemy coś sprawdzać, coś weryfikować. Ale coś, co ma dużo więcej sensu. Więc nie będziemy tutaj sprawdzać, czy na tym walidatorze została wywołana metoda, która sprawdziła wiadomość, bo to się wydarzy. Ten walidator zostanie tak naprawdę poproszony o sprawdzenie tego maila i ta wiadomość zostanie naprawdę zbudowana za pomocą buildera. Więc to, co będziemy weryfikować, to jest metoda wywołana na transporterze, send message. I send message przyjmuje 3 argumenty, natomiast nas interesuje ten pierwszy. Więc tutaj pozwolę sobie po prostu użyć anystring. I oczywiście typ tego pierwszego argumentu jest niewłaściwy. Bo to już jest kilka kroków dalej. Natomiast samo sprawdzenie może zostać, dlatego że ten typ wiadomości również ma pole subject. Możemy tutaj dodać sprawdzenie dla kilku pól, ale na razie zostawię to tak. I oczywiście cała sekcja given jest do wyrzucenia. I tutaj będziemy mieć trochę pracy, dlatego że decydujemy się korzystać z zaślepki properties loadera, dlatego wszystkie te metody, które tutaj są wołane, load properties, get from, get username i get password, muszą zostać zaślepione. Tutaj na username nie mamy pola. Możemy sobie po prostu stworzyć jakiś username.
i password. I teraz sprawdźmy, czy ten test przechodzi. Przechodzi i jest zdecydowanie bardziej odporny na refaktoryzację pod tytułem przenosimy niektóre metody, usuwamy walidatora, usuwamy buildera i przenosimy te metody do innej klasy, dlatego że tak naprawdę wykorzystujemy działanie tej klasy w teście. I żeby udowodnić Ci, że tak jest, to pokażę Ci ten drugi test, który nie powinien wysyłać maila w momencie, kiedy adres jest nieprawdziwy. To, co tutaj w tym teście od razu rzuca się w oczy, to jest to, że ja oczekuję wyjątku w teście, mimo tego, że używam całkiem poprawnego maila. I ten test działa mimo tego. Dlaczego? Dlatego, że ja tutaj w tym teście zaślepiłam mojego walidatora, więc nie ma znaczenia, jaki e-mail podam. Ten test jest tak skonstruowany, żeby rzucić wyjątkiem bez względu na to, co ja tutaj podam w metodzie send email. I to rodzi jeszcze jeden problem. W momencie, kiedy ja wchodzę do tego testu, żeby przeczytać, co tu się tak naprawdę dzieje, żeby odkryć, w jaki sposób działa ta aplikacja, to nie wiem, dlaczego tutaj jest rzucany ten wyjątek. No niby nazwa testu sugeruje mi, że coś jest nie tak z adresem, ale ja używam wszystkich argumentów dokładnie takich samych, jak użyłam w poprzednim teście. Więc to jest pierwsza rzecz, jaką chcę zrobić. Chcę tutaj użyć jakiegoś maila, który jest niepoprawny. Czyli na przykład taki. Znowu muszę zaślepić mojego properties loadera i usunąć to, co mamy w tej chwili. Zaraz wyrzucę to do jakiejś wspólnej metody, jak tylko ustabilizuję testy. Wygląda na to, że mój test przechodzi, ale ja mam taką... Zawsze zapala mi się taka czerwona lampka w głowie w momencie, kiedy mam zawsze zielone testy, więc sprawdzę, co by się stało, gdybym dała tutaj inny typ wyjątku na przykład. Czy ten test też by przeszedł? Mój test nie przechodzi i był poprawny, to znaczy invalid email exception, który sugeruje, że e-mail jest niepoprawny, natomiast nie jest to null pointer, więc mogę przywrócić tą poprzednią wersję, która jest poprawna. I w tej chwili mogę się już też zająć ustawianiem moich propertiesów. I mogę tak naprawdę przenieść to ustawianie propertiesów do mojej metody przygotowującej. Ponieważ będzie się to działo do tej pory przed każdym testem. Jeśli zdarzyłoby się, że chciałabym załadować jakieś inne propertiesy albo zmienić coś w tych danych, no to wtedy użyłabym tej metody, prawdopodobnie z jakimś parametrem, może bym wprowadziła tutaj coś do tej metody pomocniczej. Natomiast na ten moment to jest po prostu zwykłe zaślepianie z moimi danymi. Sprawdźmy, czy testy przechodzą cały czas. Przechodzą. I to, nad czym pewnie zastanawiasz się teraz, to jest to, co to znaczy, że e-mail jest poprawny. Ostatnio była nawet taka dyskusja na Twitterze dotycząca tego, czy powinniśmy sprawdzać adres e-mail wyrażeniem regularnym i czy to powinno się dziać na frontendzie czy na backendzie. W opisie tego odcinka znajdziesz linka do tej dyskusji, a ja pokażę Ci, co robi nasz walidator. On tak naprawdę sprawdza dwie rzeczy. To znaczy sprawdza, czy temat naszej wiadomości e-mail nie jest pusty i sprawdza, czy w adresie e-mail występuje małpa. Nie mam tutaj żadnego skomplikowanego regexa.
Zachęcam Cię do tego, żeby albo wziąć udział w dyskusji na Twitterze, albo napisać w komentarzu, jak u Ciebie w projekcie sprawdza się maile. Czy robi się to w testach jednostkowych, czy może raczej w integracyjnych? Staram się mówić o zaślepkach, nawet jeśli mówię o mokach czy stabach. Bardzo często robimy taki skrót myślowy i mówimy na wszystko moki, bez względu na to, czy to są moki, staby, spaje czy dummies. I to jest pokłosie tego, że używamy bibliotek do zaślepiania, które w swoim API nie rozróżniają tych różnych typów. Jeśli na wszystko mówisz, że jest mokiem, to polecam Ci kawałek mojego webinaru, w którym wyjaśniam różnicę między mokami a stabami. Bardzo dziękuję Ci za Twój czas. Daj znać w komentarzu, czy w Twoim projekcie też pisze się takie betonujące testy, które wszystko zaślepiają. A już w kolejnym odcinku zajmiemy się kolejnymi słabymi testami. Niech jakość będzie z Tobą.